22 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień. Dwie osoby ranne, droga zablokowana na ponad 3 godziny. To efekt porannego wypadku, do którego doszło dzisiaj w miejscowości Kanada, nieopodal Wielopola. Dzisiaj po godzinie 6 doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. Jak podawał punkt informacji drogowej, na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Kanada pomiędzy Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim doszło do zderzenia trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i jednego samochodu ciężarowego. Droga przez ponad 3 godziny była zablokowana. Co było przyczyną zdarzenia? Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Opla, 45-letni mieszkaniec Piotrkowa, podczas próby wyprzedzenia kilku samochodów doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem marki Rover, w którym znajdowały się dwie osoby dorosłe i niemowlę. W wyniku tego zderzenia jeden z samochodów uderzył też w tira. Do szpitala w stanie ciężkim zabrano kierowcę Opla. Pozostali dwaj kierowcy, którzy brali udział w wypadku, byli trzeźwi. 27-letni kierowca samochodu marki Rover został odwieziony do szpitala na badania. Natomiast pozostałym pasażerom, kobiecie i dwumiesięcznemu dziecku, nic się nie stało. Był kompletnie pijany i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami. To jednak nie przeszkodziło mu w tym, by ponownie wsiąść za kółko i wężykiem jechać ulicami miasta. O całym zdarzeniu policję poinformował przypadkowy inny kierowca. Teraz nieodpowiedzialnemu 34-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego gdy widzimy nietrzeźwego kierowcę, reagujmy, zanim dojdzie do tragedii. Jeden telefon na numer alarmowy może uratować czyjeś życie. Cały czas apelujemy o rozsądek. 18 września 2020 roku po godzinie 21 otrzymaliśmy zgłoszenie o kierowcy Skody, którego sposób jazdy wyraźnie wskazywał, że jest pijany. Mężczyzna nie trzymał toru jazdy, jechał tak zwanym wężykiem, zjeżdżał cały czas na pobocze, wyjeżdżał za oś jezdni. Swoim zachowaniem wyraźnie stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Policjanci wysłani na miejsce zdarzenia zostali zgłaszającego, który wskazał im teren posesji, na którą wjechał kierujący Skodą. Policjanci oczywiście sprawdzili wskazany przez świadka zdarzenia adres. Na podwórzu stała zaparkowana Skoda Felicia, jeszcze z ciepłą pokrywą silnika i kluczykami od pojazdu pozostawionymi na siedzeniu kierowcy. A nieopodal pojazdu w towarzystwie kolegów zastali znanego im 34-letniego kierowcę. Był wyraźnie pijany. Początkowo wszystkiemu zaprzeczał, ale ostatecznie przyznał, że pijany kierował samochodem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Okazało się też, że podejrzewany ma czynny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Zatrzymany przez mundurowych 34-latek noc spędził w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, będąc wcześniej prawomocnie skazanym za to samo przestępstwo. Grozi mu teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Biuro Wojewody poinformowało, że w ciągu ostatniej doby w powiecie bełchatowskim odnotowano kolejną osobę zakażoną koronawirusem. W kwarantannie przebywa 547 osób. Z przekazanych danych wynika także, że dotychczas zakażonych SARS-CoV-2 jest 401 osób, aktualnie chorych 97. W województwie łódzkim jest 51 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą jednej nastoletniej dziewczynki, 12 młodych kobiet, 11 kobiet w średnim wieku, 10 kobiet w starszym wieku, jednego nastoletniego chłopca, 9 młodych mężczyzn, 3 mężczyzn w średnim wieku oraz 4 mężczyzn w starszym wieku. To osoby od 13 do 95 roku życia. Mamy też dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejnych 16 osób wyzdrowiało. Do tej pory w województwie łódzkim jest 6079 osób z potwierdzonym zakażeniem. 729 osób jest aktualnie zakażonych. 24 osoby są hospitalizowane z podejrzeniem zakażenia. 3693 osoby są objęte kwarantanną, a 305 nadzorem epidemiologicznym. 5094 osoby zostały uznane za zdrowe. Poprzedniej doby wykonano 1403 testy. W ramach Dnia Bez Samochodu wielu mieszkańców miasta wybrało dzisiaj rower jako podstawowy środek transportu. Dodatkowo ci, którzy pojawili się w centrum miasta, mogli oznakować swój rower zupełnie za darmo.
To wspólna akcja bełchatowskiego magistratu i policji w ramach Dnia bez samochodu, a szerzej w ramach bełchatowskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Mieszkańcy miasta, którzy postawili dzisiaj na rower jako środek komunikacji, mogli oznakować swój jednoślad zupełnie za darmo. Specjalny znak na jednośladach grawerowali dzisiaj policjanci z bełchatowskiej komendy. Bezpiecznie po prostu. Tak, to musimy gdzieś trzymać w mieszkaniu te rowery. Po prostu będzie no jakaś świadomość, że bezpieczniejsze są. Rower bezpieczny, a pan też, bo widzę wyposażony teraz w kamizelkę odblaskową. No tak, bo nawet nie miałem, szczerze mówiąc, jak miałem kupić. No to fajnie. Nie? Co, teraz siadać na rower i jeździć tak naprawdę, póki pogoda. No, jeździmy troszeczkę, tak. Pogoda sprzyja. Czyli razem, znaczy z małżonką. Tak, tak. Emeryci. Dzisiaj dzień bez samochodu i faktycznie bez samochodu. No tak. Poleca pan jazdę rowerem? Tak, jak najbardziej. No dla ogólnego samopoczucia, dla zdrowia. Dziękuję. Pomaga zrzucić parę kilogramów na pewno też. A jest gdzie jeździć? No jest, tylko że no, są takie miejsca, że niebezpiecznie jest po prostu. Ale tam się chce, się znajdzie takie miejsca, że najgorzej jest tu na tych oznaczonych niby tych śluzach, ale trzeba uciekać nieraz, wymachują, wygrażają. No ale ogólnie wolimy takie tereny, że jest bezpiecznie i spokojnie. Znakowanie polega na grawerowaniu numeru za pomocą specjalnego urządzenia. Dzięki temu na rowerze pojawia się kod niemożliwy do usunięcia. No zawsze jakieś zabezpieczenie w razie kradzieży. Ani szkoda, tak no jakby nie było, taka ryska będzie trochę. No będzie, ale szczerze mówiąc, czasami rowerem się jeździ do lasu, to też gdzieś tam jakaś ryska powstaje, więc myślę, że w porównaniu z tymi ryskami, które się robi, to ta jest jednak bezpieczniejsza. No ze względu na kradzieże, no będzie spokojniejsze, może gdzieś kiedy znajdą, jakby w razie zginął, nie? A gdzie pan trzyma ten rower? U siebie w domu, w garażu. Czyli jakby nie było, trochę bezpieczny jest. Bezpieczny, no ewentualnie na mieście gdzieś, jeżeli by zostawił albo coś, no to by zginął, nie? A co jest, gdzie u nas jeździć z takim rowerkiem? No jest, tylko nie ma czasu i nie chce się. Ale pogoda jednak motywuje do tego, żeby wsiąść na rower? Tak jest, to jest, no wiadomo, mięśnie, nie? Ale się spieszy każdy w samochód niż rower. A dzisiaj dzień bez samochodu. A dzisiaj bez samochodu. Czyli trzeba to uczcić. Tak jest. Rowerem. Tak, rowerem. Niezależnie od znakowania policjanci zachęcają, by odpowiednio zabezpieczać rowery zostawione na ulicach, w piwnicach, klatkach schodowych czy balkonach. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.